Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o światowej produkcji miodu. W studiu witam Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy o światowej produkcji miodu. Który kraj dominuje w produkcji? Jeżeli mówimy o światowej produkcji miodu w XXI wieku, to przez większość tego okresu obserwowaliśmy wzrost produkcji. Od początku XXI wieku do 2016 roku ta produkcja wzrosła o ponad 50%, więc to jest bardzo duży wzrost. No jednak ostatnie lata przyniosły spadki produkcji łącznie na poziomie 4%. Jeżeli mówimy o największych producentach miodu, no to największymi producentami miodu na świecie są przede wszystkim Chiny i Unia Europejska, które odpowiadają za około 1/3 światowej produkcji miodu. Do dużych producentów miodu należy zaliczyć też takie kraje jak Turcja, jak Iran, Ukraina, czy też Kanada i Stany Zjednoczone. Czyli generalnie można powiedzieć, że większość tych największych producentów, jeżeli sobie spojrzymy na mapę, no to usytuowana jest na półkuli północnej. Produkcja miodu na świecie maleje. Jaka jest tendencja w Polsce? W Polsce z jednej strony w ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby rodzin pszczelich. W okresie ostatnich 6 lat ten wzrost wyniósł ponad 20%. Jednak nie przekłada się to na takie same tendencje w produkcji miodu. Wręcz nawet w ostatnich 3 latach, w latach 2018-2020, obserwowaliśmy jego spadek i tutaj według różnych źródeł ta skala wyniosła ponad 30 lub nawet ponad 40%, więc widzimy, że zdecydowanie ta produkcja miodu była mniejsza niż jeszcze w 2018 roku. Z dobrych wiadomości, bo tutaj jeszcze nie mamy oficjalnych danych, z rozmów z producentami wynika, że bieżący rok był zdecydowanie lepszy i ta produkcja była lepsza niż na pewno w 2020 roku. Czy krajowa produkcja miodu w całości pokrywa zapotrzebowanie polskich konsumentów? Poziom konsumpcji miodu w Polsce jest relatywnie wysoki, szczególnie jeżeli porównamy go z średnim spożyciem na świecie. W Polsce tego miodu w przeliczeniu na jedną osobę spożywamy około 820 gramów, podczas gdy średnio na świecie to jest 220 gramów na osobę rocznie, więc to pokazuje, że ten poziom w Polsce jest relatywnie wysoki, mniej więcej podobny jak średni w Unii Europejskiej. To wysokie spożycie miodu i zainteresowanie miodem na rynku krajowym, ale również też eksport rodzimej produkcji sprawia, że konieczny jest również import. I tutaj to ten negatywny bilans w handlu miodem, on się pogłębia z 10 tysięcy ton w 2016 roku do 13 tysięcy ton w 2020 roku, więc widzimy, że jednak ten miód wciąż importujemy i importujemy go więcej. Produkcja krajowa miodu nie wystarcza. Skąd zatem sprowadzamy ten miód? Głównym dostawcą miodu do Polski jest nasz wschodni sąsiad, czyli Ukraina, która odpowiada za blisko 60% wszystkich dostaw miodu do Polski. Do większych dostawców można zaliczyć też Chiny, skąd do kraju trafia prawie 20% sprowadzanego do Polski miodu. Konsumenci w czasie pandemii zwrócili się ku aspektowi zdrowotnemu. Jak to może przełożyć się na rynek miodu? Zgadza się. Ten trend związany ze zdrowotnością w trakcie pandemii, on jeszcze został wzmocniony. No i na tym trendzie producenci miodu mogą jeszcze wzmacniać tą swoją komunikację marketingową dotyczącą pozytywnego wpływu spożywania miodu na naszą zdrowotność. Można tutaj podkreślać takie aspekty jak oczywiście wzrost odporności, czy też właściwości antyoksydacyjne, antybakteryjne, więc tych możliwości jest dużo. Ważne przy tym, żeby zachować transparentność swoich działań, bo oprócz tej zdrowotności, o której rozmawialiśmy, również konsumenci w coraz większym stopniu, jak nigdy dotąd, zwracają uwagę na źródła na przykład pochodzenia surowca. Więc to wszystko staje się jeszcze coraz bardziej istotne, ale generalnie producenci miodu powinni korzystać na tym trendzie zdrowotności. Oczywiście ten trend może wpłynąć na to, że jeśli chodzi o podsumowanie tego sezonu, to będzie on miał dla pszczelarzy słodki smak, bo było dobrze. No, zgadza się. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.